Zaproponowaliśmy kandydatom na stanowisko burmistrza Tarnowskich Gór przeprowadzenie wywiadów w redakcji Gwarka. Spotkania odbywają się w ten sposób, że najpierw jest rozmowa z dziennikarzem. Kolejna część to zadanie pytań do kontrkandydatów. I trzecia część, możliwość jednominutowej prezentacji, w której kandydat zwraca się do wyborców i stara się przekonać, aby oddali głosy na niego. Pytania do kontrkandydatów zostaną im przekazane. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane w specjalnym numerze Gwarka na wybory, który będzie rozdawany w Tarnowskich Górach tuż przed wyborami. Z czterech kandydatów zaproszenie przyjęło trzech. Spotkanie w redakcji Gwarka nie był zainteresowany Janusz Śniedka, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. A dzisiaj naszym gościem jest pan Jan Miodek, kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam wszystkich. Zanim zapytam pana, jak pan szacuje swoje szanse wyborcze, chciałem usłyszeć, czy ma pan jakąś propozycję dla Tarnogórzan, jeśli chodzi o uporanie się z wysokimi cenami wody. Myślę, że zapewne w tej sprawie wiele do powiedzenia mam, natomiast trzeba tutaj jednak zwrócić uwagę, jaka jest pierwotna przyczyna tych wysokich cen. No, pierwotną przyczyną niestety jest prywatyzacja, która nastąpiła, komercjalizacja, a potem sprzedaż po prostu w zasadzie usług, czyli spółki, która te usługi świadczyła. Ona jest dzisiaj spółką praktycznie rzecz biorąc prywatną, natomiast prywatyzowano usługi, natomiast sieci wodociągowe, kanalizacyjne pozostają w własności gminy. To jest kwestia zarówno struktury kosztów, która się uległa zmianie. Spółka płaci podatek od nieruchomości, od dzierżawionych sieci, bo jest zobowiązana. Spółka wreszcie płaci czynsz dzierżawny, który no musi być rynkowy i on też się przekłada na cenę. Ale wreszcie firma prywatna chce osiągać po prostu zysk, stosunkowo wysoką stopę zwrotu. I odnoszę takie wrażenie, że ta stopa zwrotu jest zbyt wysoka, tyle tylko, że my nie mamy po prostu na to wpływu. Były pewne działania podejmowane przez gminę, były odwołania do wojewody, bo gmina nie chciała historycznie patrząc zatwierdzać tych decyzji. I okazało się, że w zasadzie nie było jakiegoś większego instrumentu, bo najczęściej po prostu te odwołania po prostu przegrywaliśmy. Wojewoda po prostu zatwierdzał wtedy po prostu znowu wnioski o zmienione po prostu rzecz taryfy. Rzeczywiście jest tak, że nie ma takiego instrumentu jak w przypadku ciepłownictwa, że jest Urząd Regulacji Energetyki, który zawodowo i profesjonalnie bada się badaniem taryf. Mówię o tym, bo to jest podobna kwestia. W przypadku do wody jest to przesył, powiedzmy tutaj ciepła, tu jest wody, tu jest też sieć ciepłownicza, więc struktura kosztów w zasadzie jest, jakby można powiedzieć, ułożona w po prostu dość podobny sposób. Z długofalowego punktu widzenia moim zdaniem należałoby dążyć do jednak tej sytuacji, w której ta spółka powinna być pod kontrolą po prostu gminy. Na ile to jest możliwe, czy w tych dokumentach prywatyzacyjnych nie popełniono określonych błędów, czy to się da zrobić, to jest zupełnie inna sprawa, dlatego że nie znam dokumentów źródłowych, ale zawodowo takimi sprawami sporów tego typu właśnie w energetyce i tak dalej się zajmowałem, właściwie zajmuję się nadal, w związku z tym wydaje się, że to nie jest pytanie, czy się tym zająć, tym się należy po prostu zająć, dlatego że to również nie dotyczy tylko mieszkańców, ale dotyczy również prowadzenia działalności gospodarczej i tak dalej, biznesu. To przekłada się na wszystkie inne koszty. Również będzie się przekładało na wzrost kosztów po prostu świadczenia usług przez ciepłownictwo, dlatego że jednak woda jest tym medium, które po prostu trzeba kupić. Podraża to koszty funkcjonowania przedsiębiorców na terenie Tarnowskich Gór, a więc i wpływa na ich konkurencyjność. Czy pana zdaniem jedynym sposobem jest tutaj odzyskanie udziałów w spółce przez miasto, tak? Moim zdaniem nie, ale powiedziałbym kluczowym, bo można szukać po prostu innych elementów, próbować w różnych postępowaniach obniżać tą taryfę i tak dalej. Natomiast proszę zwrócić ale uwagę... Ale konkretnie są jakieś konkretne możliwości, które pana zdaniem, tylko pan handlowe, do tej pory ich nie wykorzystano? Tylko handlowe, no należy trzeba po prostu rozmawiać, bo to na takiej samej zasadzie, no po prostu pytanie, czy to przedsiębiorstwo zdecyduje się po prostu odprzedać z powrotem te udziały, bo do tego by to zmierzało, czy też istniała jakaś wada w tym wszystkim, czy też po prostu trzeba się zastanowić powoli, żeby odtwarzać jednostkę po prostu
swoją własną, która by się zajęła przesyłem wody. Ostatecznie rurociągi i sieci po prostu są, pozostają własnością gminy, więc to się też trzeba... Nie wszystkie, no. Ale to jest też kwestia. Tu, jeżeli chodzi o sieci, to jest zupełnie inna sprawa. To jest zadanie własne, to zawsze daje po prostu większe możliwości gminy. Oczywiście, że jeżeli się nie da tego ułożyć normalnie, trzeba się zastanowić nad rozstrzygnięciami procesowymi, natomiast chodzi o to, że do tego jest potrzebna smarła, jest na tyle zagmatwana. Sprawy sądowe się toczą w tej chwili. Moim zdaniem po prostu jest na pewno potrzebna bardzo profesjonalna kancelaria. Jeżeli po prostu się toczą, to uważam, że trzeba te działania wesprzeć. Natomiast być może to jest tak, że ze swojej strony deklaruję pomoc, bo to jest tak, mam duże doświadczenie. Mam 20 lat pracy w energetyce po prostu dlatego, że pracowałem w biurach projektowych, branży energetycznej i tak dalej. I podobnymi sprawami również dotyczący wodociągów i tak dalej, energetyki, postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki, czy też pod Sądem Antymonopolowym się zajmowałem. Moim zdaniem to już jest nawet kwestia nie tylko wyborów, ale to jest kwestia wszystkich nas mieszkańców. Jeżeli tutaj ktokolwiek z nas może pomóc, to powinniśmy pomóc rozwiązać ten problem. Bo ja pamiętam, skąd ten problem się wziął. On wziął się praktycznie, rzecz biorąc, z tego, że była budowa akwaparku i niestety okazało się, że koszty były niedoszacowane. Efekt był taki, że miasto wtedy popadło w zadłużenie i wtedy pamiętam, bo to rozmawiałem z burmistrzem Hanyskiem, no, oni starali się odzyskać zarówno przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, część majątku i wtedy nastąpiły te wyprzedaże, najprawdopodobniej pieniądze poszły na pokrycie związanego z tym zadłużeniem. Dzisiaj ponosimy tego po prostu konsekwencje w układzie długoterminowym. No to... Postępowanie antymonopolowe, Pana zdaniem, jest tutaj możliwe? Należy je rozpatrywać, natomiast chodzi o to, że trzeba przejrzeć dokumenty. Generalnie powiem Panu tak, to są specjalistyczne kancelarie, które prowadzą tego typu sprawy, natomiast ja zajmowałem się tym w paru przypadkach i uważam, że to jest taki wątek, który należy rozważać, czy przypadkiem nie mamy do czynienia tutaj z praktyką monopolistyczną. Ale nie przyglądał Pan się tej sprawie od tej strony? Powiem Panu nie, bo to są już potrzebne naprawdę dokumenty źródłowe. Źródłowe te historyczne, które były, czyli od początku, jak cała sprawa biegła i jak ona po prostu wygląda teraz. Natomiast to są dokumenty poufne, wie Pan, więc to jest kwestia tego typu. Deklaruję bez względu na to, jak te wybory się skończą, jeżeli od przyszłego burmistrza, czy to będzie ten sam burmistrz, czy inny, zakładając, że na przykład czy ja będę tym burmistrzem, jeżeli się uda jakimś sposobem, to praktycznie uważam, że tą sprawą się należy lub zająć, a ze swojej strony deklaruję pomoc. To niezależnie od tego, jak potoczą się te wybory. To jest sprawa nas, mieszkańców, ona wszystkim leży na sercu. Poza wysokimi cenami wody, Pana zdaniem, co jeszcze leży mieszkańcom na sercu? Ja myślę, że tutaj trzeba mówić o kwestiach na pewno kilku. To jest na pewno, trzeba może zacząć od kwestii układu komunikacyjnego i związanego z tym wzrostu natężenia ruchu. Dlatego, że dotyczy to po prostu kilku kwestii. Raz, miejsc parkingowych, dostępności tych miejsc parkingowych, kwestii załatwiania sprawy po części również osób niepełnosprawnych, które gdzieś do jakiegoś urzędu, sklepu, po prostu instytucji muszą dojść, trzeba ten samochód zaparkować. Owszem, mają uprawnienia, że tym samochodem dla niepełnosprawnych mogą gdzieś zaparkować, tylko jeszcze trzeba mieć miejsce gdzie. W przypadku widzimy tych dużych marketów, jest to rozwiązane, są duże parkingi, jest podjazd i tak dalej. Ale one były budowane w zupełnie innych czasach. No tak, ale też... To się z pewnym założeniem, już wtedy było wiadomo, no, ile Dąbrowa Górnicza budowała właściwie nowy urząd miejski, budynek Urzędu Miejskiego, razem chyba z przylegającym z budynkiem, to jest jedyny obiekt z sądem i z prokuraturą. I to jest akurat nie w centrum miasta, bym powiedział, no tak nie do końca na obrzeżach po prostu, ale tam są duże parkingi wtedy. I to jest też kwestia, to jest kwestia do podpatrzenia, bo to nie należy mówić, że to się da automatycznie tutaj zastosować, ale... Na terenie dawnych zakładów odzieżowych Termilo ma powstać duży parking. To jest już, tak, dobry pomysł? To jest dobry pomysł, dobre rozwiązanie. To trzeba wykorzystywać takie miejsca, bo to trzeba patrzeć, gdzie się ma po prostu nieruchomości, czym się dysponuje i czy się tam da zrobić jakiś parking wielopoziomowy, czy da się dane miejsce na jakiś tam parking po prostu zaadoptować. To jest wreszcie kwestia bezpieczeństwa, bo widać wyraźnie, że wzrosło natężenie ruchu i obwodnica przestała być obwodnicą, ona de facto po prostu w sensie funkcjonalnym stała się wewnętrzną praktycznie drogą już w Tarnowskich Górach. Wokół obwodnicy zaczyna się budować coraz więcej obiektów, one potrzebują wyjazdu i widać, że wzrosła. To już jadąc widać, że po prostu
ilość wypadków na obwodnicy po prostu z roku na rok po prostu wzrasta. Ale to jest droga krajowa, to burmistrz nie szkodzi. Niewiele może zdziałać. Wiem, że niewiele, ale praktycznie rzecz biorąc zawsze powinniśmy o pewne rzeczy występować, zabiegać i tak dalej, bo to leży w naszym interesie bezpieczeństwo. Mówi o tym, że problem istnieje. Wreszcie mamy drogi oczywiście wojewódzkie, powiatowe, część dróg jest po prostu tylko gminna. I tu mamy jedynym instrumentem, to w zasadzie u nas jest tylko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to można powiedzieć, no i ewentualnie zabieganie po prostu o współpracę. Ale jest to problem. Kolejny problem związany ze wzrostem natężenia ruchu to jest przede wszystkim emisja. Emisja związana ze spalinami, to jest również emisja pyłów. Jest to jeden z tych czynników, do którego chcę przejść w tej drugiej części. Ten drugi ważny element to jest właśnie kwestia związana z tak zwanym smogiem, czy inaczej po prostu z zapyleniem powietrza. Chodzi o mierzalny pył PM2,5, PM10. W tej chwili w mieście jest prowadzony program ograniczenia niskiej emisji. Rusza rządowy program Czyste Powietrze. Co by pan jeszcze do tego dołożył? Czego brakuje? I co może zrobić burmistrz? Na pewno po prostu podstawowym instrumentem tutaj, który gmina ma, to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bo to jest o tyle istotny dokument, że jest to przepis prawa miejscowego, jest to jednak przepis prawa i on po prostu w wielu sprawach wiąże. Natomiast trzeba wrócić jednak do przyczyn, co się takiego stało, że nagle to pojawiła się zwiększona emisja, dlatego że procedura zazwyczaj jest taka, że plan, żeby został zatwierdzony i wyłożony, musi być poprzedzony prognozą oddziaływania na środowisko. Został zatwierdzony, więc bez oglądania tych prognoz należy stwierdzić, że w tych prognozach nie ma ani słowa o tym, że przewiduje się przekroczenie tych stężeń. Moim zdaniem najprawdopodobniej jest to, że oczywiście w planie założono miejsca pod budownictwo, pod inne sprawy. Nie dało się oczywiście przewidzieć pewnie wzrostu natężenia ruchu na takim poziomie. Kolejna sprawa dotyczy również tego, że albo to natężenie ruchu może być związane z uruchomieniem już na tym odcinku autostrady A1. Ale główne źródło niskiej emisji to w tej chwili są źródła ciepła. No tak, tylko prawda? Trzeba pamiętać, że te źródła ciepła de facto są w tym miejscowym planie zagospodarowania jakby przewidziane, bo wiadomo, co można. Ale z prawa budowlanego w tej chwili już wynika, jakiej jakości kotły można montować, a jakie już... No tak, tylko tu mamy pewien walor historyczny, bo to też chodzi o to, jakie budynki w jakim okresie powstawały, kiedy, istotne jest to, kiedy było wydane pozwolenie po prostu na budowę. Tutaj jakby plan może ograniczyć, wpłynąć na sposób opalania tego obiektu, czyli czy to jest ogrzewanie gazowe, czy to jest elektryczne na przykład. Często właśnie w Niemczech się wymusza, że może być tylko elektryczne. Ono jest wtedy najbardziej ekologiczne. Wbrew pozorom nawet ogrzewanie gazowe też dostarcza troszeczkę tej emisji. Coraz częściej się mówi, że w Polsce mamy do czynienia z ubóstwem energetycznym. W związku z tym, jeżeli kogoś nie stać na zakup węgla dobrej jakości, to czy będzie go stać na to, żeby ogrzewać mieszkanie za pomocą gazu, energii elektrycznej? To jest niestety kolejny problem, bo my mówimy tutaj, jeżeli dokończymy tą kwestię emisji, jeżeli mówimy o tym, to jest kwestia jakości tego źródła ciepła, z którego się ogrzewamy. Oczywiście można powiedzieć, że oczywiście najlepsze byłoby ogrzewanie elektryczne, potem byłoby ogrzewanie z dala czynne, czyli sieć ciepłownicza, dlatego że wtedy można po prostu na tym źródle umieścić elektrofilt i można do wymaganych norm praktycznie rzecz biorąc eliminować. W momencie, kiedy mamy budynki jednorodzinne, bloki i tak dalej, można teoretycznie założyć elektrofilt również na takich obiektach, jeżeli są ogrzewane po prostu z własnego źródła, tylko pytanie jest o koszty i w tym momencie koszty są bardzo duże. I tu dochodzimy właśnie do sedna sprawy, że my możemy w planie zmienić i powiedzieć, że tutaj nie będzie ogrzewania piecowego, węglowego, ma być ogrzewanie elektryczne. Tyle tylko, że wtedy zaczną się protesty mieszkańców, bo ich na to nie będzie po prostu stać. I co wtedy burmistrz ma zrobić? Moim zdaniem trzeba zrobić jednak pewną szczegółową analizę, bo to jest, nie jest tak, że ja panu odpowiem na pytanie. Oczywiście, że należałoby się zastanowić nad wsparciem. To nie tylko jest kwestia wsparcia jednorazowego, że my w procesie inwestycyjnym damy komuś pieniądze na wymianę źródła. Sytuacje jak razem z żoną mają 1500-1800 zł po prostu sumarycznych emerytur, mieszkają w jakimś budynku jednorodzinnym i potem się okazuje, że te 1500 czy 2000 zł więcej na kosztach ogrzewania to jest coś, na co ich najnormalniej w świecie nie stać. I tu dochodzimy do tego poziomu ubóstwa, bo to jest po prostu wysłupanie pieniędzy z tego budżetu.
Dobrze, czyli jako burmistrz zaproponowałby Pan Radzie Miejskiej wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego takich zapisów, które wymuszą montaż źródeł ciepła tylko i wyłącznie ekologicznych. Natomiast to przejdźmy na do pewno, drugiej. Na pewno trzeba by to było zrobić, ale to trzeba zrobić rozważnie, dlatego że w tym momencie jest to trochę inna sytuacja i należałoby tą sytuację po pierwsze zinwentaryzować. Nie zakładam, że na etapie tworzenia tamtych planów pod tym kątem one były rozpatrywane. Ale ma też Pan świadomość, że wielu ludzi na to nie stać. Czy w związku z tym ma Pan propozycję jakichś programów socjalnych? Programy socjalne w tej poważnie chwili. Ja bym powiedział, poważnie się trzeba nad tym zastanowić, natomiast trudno jest powiedzieć komu i ile dzisiaj, natomiast na pewno najważniejszym miejscem to jest po prostu, załóżmy, centrum miasta, tam gdzie mamy po prostu najwięcej tych budynków starych, szczególnie kamienic różnego rodzaju, które jeszcze są ogrzewane po prostu w tradycyjny sposób. I tam, gdzie mamy tam najwięcej źródeł właśnie węglowych, bo one umożliwiają również spalanie odpadów i tak dalej, i te źródła należy przede wszystkim w pierwszej kolejności eliminować. Trzeba by było ustalić hierarchię, zrobić pewien program, natomiast w momencie, kiedy problem będzie zinwentaryzowany, to dopiero wtedy przystępować do planu i zastanawiania się po prostu nad tym, komu ile pomóc, bo to przekłada się na zupełnie jeszcze inną rzecz. Niestety te pyły PM2,5, PM10 są szkodliwe i one po prostu w momencie, kiedy występuje większe stężenia, wywołują szereg po prostu chorób. I to jest też niebezpieczne, bo to, że nam społeczeństwo choruje, to są też określone koszty. To, wie Pan, to jest po prostu rachunek ciągniony w układzie budżetowym, bo to się czasami przeplata, bo część rzeczy jest płaconych z budżetu państwa, część jest płacone z budżetu gminy. Więc trzeba by było też przeanalizować, żeby się te wsparcia po prostu nie pokrywały zupełnie. I być może, skoro tutaj będzie program natury bardziej inwestycyjny po stronie po prostu rządowej, jeżeli chodzi o program wsparcia po prostu tego czystego powietrza, to się trzeba zastanawiać po prostu, jak ten program po stronie gminy uzupełnić. Być może na tym etapie przejściowym szczególnie na pewno należy eliminować po prostu to w centrum miast. Trzeba się zastanawiać nad rozwojem jednak tego ogrzewania z dala czynnego, bo na ogrzewanie elektryczne to powiem sobie szczerze, że nas po prostu dzisiaj mało kogo stać. To w bogatych Niemczech to może być, ale w Polsce to nie przejdzie. Z budżetu Tarnowskich Gór 300 milionów złotych zostaje w tym roku zostanie wydane na... Inaczej. Budżet Tarnowskich Gór to w tej chwili 300 milionów złotych. 60 milionów złotych zostanie wydane na pomoc społeczną. Przy czym trzeba uczciwie dodać, że 30 milionów to jest program 500+, a więc pieniądze pochodzące z budżetu państwa. Ile jeszcze można przeznaczyć Pana zdaniem na dopłaty? Chociażby dla tych, których nie stać na to, żeby, czy twierdzą, że nie stać ich na to, żeby ogrzewać mieszkania w ekologiczny sposób? Wie Pan, zakładam, że jakąś kwotę należałoby po prostu przeznaczyć. Tyle tylko, że można do tego podejść po prostu też w różny sposób. Jest też kwestia i budownictwa praktycznie socjalnego, bo tutaj pierwsze obiekty socjalne zostały, akurat pierwszy taki ładniejszy obiekt został oddany po prostu w Lasowicach. I tu trzeba patrzeć na... To są budynki komunalne. Komunalne, tak, tak, ale chodzi o to, że trzeba patrzeć na to, że budynki komunalne po prostu są budynki o czynszu regulowanym, jakby nie było. To trzeba patrzeć, że to jest... Ale nie socjalne to są. Nie socjalne, ale tak czy inaczej jest to pewna forma wsparcia, bo to jednak ceny komunalne odbiegają od tych cen. To są wszystko formy wsparcia. Trzeba się po prostu zastanawiać nad, z jednej strony, w pierwszej kolejności nad obiektami, bo to jest kwestia rozwiązań technicznych, a potem trzeba po prostu policzyć, jak te rozwiązania techniczne, więc zmiana sposobu ogrzewania wpłynie praktycznie na ceny. I wtedy do tego podchodzić, czy momenty co do sposobu wykorzystania i tak dalej. I być może, że w poszczególnych przypadkach to jest duża robota, żeby po prostu określić, na jakich zasadach należy po prostu tego wsparcia po prostu udzielać. Tu chodzi o to, że jak najbardziej należy pomagać, tylko chodzi o to, że należy po prostu pomagać mądrze. Ale propozycji konkretnych programów? Wie Pan, dzisiaj powiem tak, co do zasady można powiedzieć, że hasło programowe w tym zakresie jest i należy w tym kierunku działać. Określenie dzisiaj komu, jakie kwoty praktycznie rzecz biorąc, powiem, że przy tym stanie wiedzy jest niemożliwe, bo to jest kwestia nie tylko dokumentów źródłowych, ale chodzi o to, że my musimy przyjąć pewne planowanie. I planowanie musi pójść w kierunku po prostu dwóch dokumentów, które w gminie są. To jest kwestia planu zaopatrzenia w ciepło i planu zagospodarowania przestrzennego. One muszą zostać skoordynowane i gmina musi przyjąć pewną strategię, bo jeżeli my nie przyjmiemy strategii długofalowej, to my te pieniądze będziemy wydawać w sposób nieefektywny. My możemy od dzisiaj powiedzieć, przechodzisz na ogrzewanie elektryczne,
będzie super ekologicznie, ale nasz mieszkaniec mówi, no ja mieszkam w tej kamienicy tyle lat, ja nie mam takich pieniędzy. No i my będziemy mu dopłacać 1000 zł po prostu miesięcznie do ogrzewania po prostu i tak dalej. No to co, będziemy dopłacać przez 20 lat? To jest tylko pytanie, jaki to ma sens po prostu. Tu trzeba zobaczyć racjonalnie, który sposób ogrzewania jest zasadny, bo być może ogrzewanie z dala czynne spowoduje, że będziemy dopłacali tylko te 250 zł, 100 zł czy 50 zł praktycznie rzecz biorąc miesięcznie. I właśnie o to chodzi. Poza tym jest druga sprawa, że budynki są, niektóre nie są objęte termomodernizacją i one zużywają ogromne ilości ciepła. No to już w tej chwili PONE proponuje, program Czyste Powietrze też proponuje. Także widzi pan, to jest układ wielowątkowy. Z jednej strony dotyczy rodzaju ogrzewania, drugi z termomodernizacji budynków i tak dalej. Także tutaj zaszłości są praktycznie poważniejsze. I to jest też tak, jeżeli ktoś ma jednak domek jednorodzinny, no to też musi się liczyć z tym, że pytanie jest tak, kto i na jakich zasadach należy sfinansować termomodernizację tego obiektu. Tak? To jest obiekt jednak prywatny, bo z budynkami gminnymi to jest prościej. Znaczy no, programy precyzują na jakich zasadach i jaką kwotę można uzyskać. No tak, ale pomimo wie pan tego, że to będzie w ten sposób, że jednego stać będzie na skorzystanie z programu, bo tam jednak trzeba wydatkować pewne kwoty samemu, trzeba będzie to rozliczyć z tych programów. W programie Czyste Powietrze przy bardzo niskich dochodach można uzyskać 100% dofinansowania. Można, ale trzeba spełnić warunki. Natomiast no niskie dochody, ale mówimy cały czas o tym ubóstwie energetycznym, czyli osobach, których nie stać. No, w praktyce będzie tak, że część osób z tego skorzysta, część nie skorzysta i to tak będziemy mieć taki zawsze układ wyspowy po prostu, bo to są tylko możliwości, a nie rozwiązanie po prostu problemu. I to instrumentarium będzie zależało od aktywności poszczególnych mieszkańców. I tu jest też kwestia tego typu, że być może w sensie takiego poradnictwa prawnego należy ich wesprzeć, tak? No ja już tu widziałem takie gminy akurat, które były dość bogate, bo miały duże przychody z opłaty eksploatacyjnej i teoretycznie stać ich było na to, że o, jesteś przedsiębiorcą, chcesz u nas mieszkać, proszę bardzo, to my wszystkie formalności ci załatwimy. Ale Karolskie Góry mają taką możliwość? Wie pan, myślę, że pewne możliwości w granicach ustaw można sobie po prostu stworzyć i przede wszystkim mieszkańcom możemy pomagać. Ale to mówimy o możliwościach finansowych, prawda? Bo w granicach ustaw to już tutaj burmistrz ma niewiele do powiedzenia. Zgadza się, ale jeżeli jest ustawa, jest parlament, jest pewien program, to oczywiście. Ale czy Tarnowskie Góry stać? Bo co do zasad ja się z panem zgadzam, natomiast co do konkretnych pytanie propozycji... Można zadać tak, czy nas nie stać na to, żeby tym problemem się zająć. Tym problemem trzeba się zająć. To jest ale stać miasto, czy nie stać miasto? Ja moim zdaniem stać. Moim zdaniem stać miasto. Załóżmy, że pan wygrywa wybory. Kto zostaje wiceburmistrzem do spraw gospodarczych? Kto wiceburmistrzem do spraw społecznych? Nie odpowiem po prostu. Powiem tak, nie dlatego, że... Ale to jest pytanie o zaplecze. Zaplecze mamy, natomiast chodzi o to, że nie chcę odpowiadać na te pytania, chociażby ze względu na RODO, więc nie będę podawał danych personalnych. Powiem panu, to jest tak, no, jak to mówią, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Kadry są co do tego, natomiast nie stoję... Owianym giełką tajemnicy. Natomiast nie, to znaczy nie wychodzę z założenia, że oczywiście chociaż startuję z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jestem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to nie uważam, że wybór zastępców powinien być to kryterium kompetencyjne, a nie polityczne. No dlatego pytam pana o nazwiska, bo ja myślę, że dobrym argumentem w dyskusji przedwyborczej jest podanie nazwiska fachowca, a nie polityka na przykład. Wie pan, tych fachowców w Tarnowskich Górach wydaje mi się jest naprawdę sporo i pozwoli pan nazwisk jednak nie wymienić. Czyli SLD ma swoich fachowców? Ma swoich fachowców, z tym naprawdę problemu nie ma. Dobrze. W 2014 roku Jan Miodek, kandydat SLD na burmistrza, zdobył poparcie 6,61%. Zagłosowało na pana prawie 1300 osób. Jakiego poparcia spodziewa się pan podczas najbliższych wyborów? Myślę, że lepszego. A o ile? Nie wiem, ale w każdym razie, jeżeli poprawi się tamten wynik, to z każdego wyniku będę się cieszył. Pewnie bym się jeszcze bardziej cieszył, gdyby wynik był na tyle dobry, żebym się znalazł w drugiej turze, o ile będzie, ale jak nie będzie drugiej tury, a jak będzie tej drugiej turze ktokolwiek inny, to uważam, że i tak w tych wyborach należy po prostu zafunkcjonować. Jest pewien elektorat znaczący. Pewnie są osoby, które nie głosowały w tamtym roku na Sojusz Lewicy Demokratycznej, być może zagłosują w tym roku.
są inne troszkę uwarunkowania tego wszystkiego. Jest to pewna część społeczności, którą trzeba jednak reprezentować i chcemy ją reprezentować w tych relacjach praktycznie rzecz biorąc, czy to w Radzie Miejskiej, czy przy jakiejkolwiek innej współpracy, prezentując pewien pogląd w tej sprawie i pewien udział. Moim zdaniem na szczeblu samorządowym, chociaż startujemy z list partii politycznych, nie należy aż tak przywiązywać wagi do rozbieżności politycznych, dlatego że samorząd jest specyficzny, jest to mniejsza społeczność, mamy problemy do rozwiązania, o których rozmawiamy, które absolutnie polityczne nie są, aczkolwiek jest potrzebne, można tak powiedzieć, instrumentarium polityczne, żeby je rozwiązać, ale mieszkamy w tej samej klatce, w tym samym budynku, problemy są te same, więc to nie będziemy rozwiązywać tych problemów tylko dlatego, że mamy różne poglądy polityczne. Wie pan, to jest, ja bym powiedział, może są osoby, które mają taki pogląd, natomiast ja jestem od tego praktycznie rzecz biorąc daleki. Będzie druga tura? Wie pan, może się zdarzyć. Tak, myślę, że... A jak się zdarzy? Kto przejdzie do drugiej tury? No powiem panu tak, akurat tu zaryzykuję, no. Gdyby była druga tura, wydaje mi się, że patrząc na te notowania i tak dalej, to na pewno bardzo o tą drugą turę, tak mi się wydaje, będzie zabiegał pan Śniedka. No to a z kim się spotka? Znaczy zabiegał, no ja myślę, że zabiegają wszystkie cztery kandydaci. Tak, ja myślę, że spotka się najprawdopodobniej wtedy z burmistrzem Czechem, aczkolwiek nie jest to do końca przesądzone, bo wie pan, to są takie dywagacje, natomiast wyborcy czasami są przekorni. Czyli rozumiem, że najbardziej prawdopodobny wariant widzi pan spotkanie w drugiej turze... Nie, pytał mnie pan o pogląd, ja się nawet nie wypowiadam co do wariantu, bym powiedział tak, no oceniam, zazwyczaj jest tak, że urzędujący burmistrz ma na starcie dosyć duży już taki, można powiedzieć, elektorat i to praktyka pokazuje, że to jest tak między 30-40%. W wielu miastach to tak oscyluje, natomiast... No chyba, że dojdzie do jakiejś katastrofy dziś, no, konflikt z prawem, procesy. Wie pan, proces zmęczenia, bo potem, wie pan jak to wygląda, no, w momencie, kiedy jest tych kadencji już więcej, no to tak mniej więcej jak w Rybniku, tam któryś z prezydentów też przegrał, to następuje zmęczenie materiału po prostu i wchodzi nowe pokolenie, ma troszkę inny pogląd. Osiąga pan w pierwszej turze te 40 ileś %, a już 50% w drugiej turze przekraczać się nie da, pomimo że ten drugi kandydat jest. Ludzie są na przykład nastawieni na zmianę. I powiem panu, te jakby preferencje elektoratu są dużą niewiadomą, także nigdy nie należy mówić, że jest bez szans. No, teoretycznie równie dobrze może się okazać, że ten skład będzie po prostu zupełnie inny, ale to wie pan, jeszcze jest 3 tygodnie kampanii, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pytałem o propozycję na osób na stanowisko wiceburmistrzów. Na to oczywiście wpływ będzie miał układ rady. Jak pan sądzi, ilu radnych uda się wprowadzić SLD do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach? No. Chcielibyśmy tak, tak zakładam, że jest szansa na to, że to mogą być 3-4 osoby. Tak, jakieś tak, natomiast trudno powiedzieć, może być więcej, może być mniej, no to już trudno powiedzieć. Natomiast wystartować w tych wyborach po prostu trzeba, bo nie jest tak, że w tej społeczności nie ma ludzi o poglądach lewicowych czy tam prawicowych, a poza tym, co to są poglądy lewicowe czy prawicowe, kiedy mówimy o poglądach, nazwijmy to populistycznych, w gruncie rzeczy praktycznie rzecz biorąc, czy populizm jest akurat prawicowy, to śmiem wątpić, jakby tak przejść do pewnych kwestii, no ale to jest wielość tych poglądów i trzeba to uszanować po prostu. Paweł Mracz. Wydawało się, że człowiek o poglądach lewicowych kandyduje w tym roku z listy Inicjatywy Obywatelskiej. Jak to się stało? Zdradził SLD? Nie, to nie jest żadne zaskoczenie. To Paweł Mrakarz po prostu złożył oficjalne pismo z prośbą o wyrażenie zgody na kandydowanie. Tym bardziej kandyduje z listy stowarzyszenia i polityka jest taka, że tego nie utrudniamy członkom startowania z list stowarzyszeń. Tym bardziej, że jest sytuacja taka, że my nie obsadzaliśmy po prostu nie list w wyborach do powiatu, tylko do... No Paweł Mrachacz po prostu wszystkie swoje kadencje zawsze był radnym powiatowym, zawsze z tego okręgu startował. No i odnieśliśmy się do tego ze zrozumieniem. Napisał wniosek, nie ma żadnych przeszkód, może startować także. No, potrafił zebrać ponad 1000 głosów,
szkoda takiego kandydata? Nie próbowaliście go przekonać, żeby kandydował do Rady Miejskiej? Wie pan co, on praktycznie rzecz biorąc, przecież rozmawiał z nami, on się od swoich poglądów nie odżegnuje. Po prostu prosił o to, że zawsze był radnym powiatowym i chciał do Rady Powiatu startować. Tu liczy się osoba, która tam jest. Myśli pan, że z tego powodu Paweł Mrachacz zmieni swój charakter czy poglądy? A w tym nie. To... No to ja myślę, że on ma... To pierwsze pytanie na pewno będzie dotyczyło kwestii tego, jak kandydaci chcą się odnosić do istniejących w Tarnowskich Górach problemów komunikacyjnych związanych z wzrostem natężenia ruchu, z brakiem dostatecznej ilości miejsc parkingowych praktycznie w mieście i związanej z tym oczywiście z natężeniem ruchu po prostu emisji spalin. I to się przekłada na drugie pytanie, bo drugie pytanie dotyczy równie ważnego zagadnienia. To jest zagadnienie dotyczące tak zwanego smogu i emisji pyłów przekroczonych. Te przekroczenia są wysokie, one wpływają nie tylko na standard naszego życia, ale wpływają przede wszystkim na nasze zdrowie i to w bardzo po prostu istotny sposób. Są po prostu szkodliwe i stąd jest to też problem i chciałbym wiedzieć, jak kandydaci, jaki mają pogląd, jak do tego problemu po prostu chcą się odnieść. Dzień dobry, chciałem się przywitać po prostu z wszystkimi wyborcami i zaprosić wyborców do udziału w wyborach, a sympatyków SLD do oddania głosu na naszych kandydatów. Pokrótce chciałem przedstawić siebie, nazywam się oczywiście Jan Miodek, ze kształcenia jestem inżynierem mechanikiem, projektantem, menadżerem. Startuję z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pokrótce chciałem przedstawić główne tezy programu, więc jest to kwestia rodzic nie płaci, więc jest to kwestia bezpłatnych miejsc w żłobkach i przedszkola, Sojuszu dla Zdrowia. Chodzi tutaj o pomoc osobom starszym, bezpłatnych badań profilaktycznych i tak dalej. Kwestia powietrza w normie srebrnej rewolucji, czyli zapewnienia po prostu pomocy osobom starszym na starość. Kwestia mieszkania dla każdego. Jako przedstawiciela Sojuszu Lewicy Demokratycznej przede wszystkim i Sojuszu interesuje nas sytuacja osób mniej zamożnych, i wsparciach tych osób we wszystkich tych programach związanych, o których po prostu mówimy.